Witam Państwa ponownie. Moim i Państwa gościem jest Tadeusz Płużański, szef publicystyki TVP Info. Witam. Nasz gość specjalny, jeśli chodzi o publicystykę, bo to znany dziennikarz, publicysta, człowiek, który o dziennikarstwie i o tym, co się naokoło dzieje w kwestii opinii, wie bardzo dużo. Panie redaktorze, Trump wczoraj w ONZ mówi piękne słowa o polskim bohaterstwie. Andrzej Duda, prezydent Polski, wychodzi i mówi o wartościach, które Polska wnosi na arenę międzynarodową. Gdzie ta izolacja, o której ciągle słyszymy, że gdzieś Polski nie ma, Polski nikt nie słucha, o Polsce nikt nie mówi, a jak już mówi, to źle. Też chciałbym spytać tak zwaną totalną opozycję o to, jak oni do tego podchodzą. No bo faktycznie przyjęcie Polski do grona członków, prawda, ONZ-u to jest pierwsza sprawa. Fakt, że byliśmy jedynym kandydatem, ale tutaj było szerokie poparcie prawda, do naszej kandydatury. No i teraz rzeczywiście wydarzenie, kolejne super ważne wydarzenie międzynarodowe. Z jednej strony bardzo ważne słowa prezydenta o pokoju, o tym, prawda, o wojnie w innych zakątkach świata, ale też u naszych granic, u naszych bram. Bardzo mocne podkreślenie, prawda, co się dzieje na Ukrainie, co się działo wcześniej z Krymem i w Gruzji, prawda, że to są też zapalne bardzo miejsca i żeby świat pamiętał, że tam konflikt trwa, prawda, nie tylko Syria. Sprawa oczywiście imigrantów tak samo, prawda, tutaj też prezydent Duda niezmiennie mówi, że pomagać trzeba przede wszystkim na miejscu i tu jest jedna linia z polskim rządem. Czyli polski rząd wydaje setki milionów złotych na pomoc, no tutaj, że w zeszłym roku to było ponad 150 milionów, więc no to pokazuje jednak skalę tego, prawda? Właśnie, to jest chyba jedyna droga, żeby raz pomóc potrzebującym, a dwa uchronić nas przed jednak realnym niebezpieczeństwem, bo jak wiemy, istnieje, wbrew temu, co się mówi, prawda, związek między imigrantami a terroryzmem, prawda? No to się nie da się go w każdym przypadku. No ale mamy prezydenta Trumpa, który faktycznie, no ja jestem pod wielkim wrażeniem, że on właściwie sam z siebie, prawda, tak kocha Polskę, prawda? Bez przerwy podkreśla nasze wielkie narodowe cechy, nasz patriotyzm, naszą niezłomność, która właśnie utorowała drogę do wolności dla nas, prawda? I może być wzorem też dla Europy i świata. Ja słuchając Donalda Trumpa zawsze widzę Ronalda Reagana. Gdzieś ta koncepcja silnej pięści, ale też opiekuńczych ramion dla sojuszników gdzieś wybrzmiewa w tych słowach. Otóż to ja myślę, że tak krytykowany, tak niszczony prezydent też u nas, prawda, właśnie przez te środowiska, nie wiem, jak je nazywać, prawda, powiedzmy, Michigowszczyznę i tak dalej. Piotr Kraśko mówił, że to żaden prezydent. Na pewno pan Trump się przejął bardzo tym. Dokładnie. I to akcentowanie, prawda, że on jest na pewno prorosyjski, ale de facto wszystkie jego działania wskazują na to, że jest całkowicie odwrotnie. No i właśnie i krytyka Rosji, z kolei przychylne spojrzenie na nas, prawda, Polaków. I znowu jakże ważne słowa, właśnie rozwinięcie tego, co padło na Placu Krasińskich podczas tego już historycznego, można powiedzieć, przemówienia, że Polska jest ważna, że ten polski duch właśnie może być wzorem dla innych. No to są bardzo ważne rzeczy. Ktoś powie, że tylko gesty, tylko symbolika, ale to jednak nadaje kierunek polityce międzynarodowej. Wreszcie zostaliśmy docenieni. Ja myślę, że słowa Trumpa mogą być też wskazówką właśnie dla tych totalnych różnych opozycjonistów, jak kochać ojczyzny, prawda, że nawet ktoś z zewnątrz widzi to, prawda, a oni przeciwnie, oni będą promowali Grossa, prawda, oni będą nie będą widzieli nic złego w polskich obozach koncentracyjnych. Tak, będą mówili o Jedwabnem na przykład, albo będą udzielali wywiadów Die Zeit, prawda, gdzie będą szkalować swój własny kraj. To jest takie uderzające, bo tak naprawdę im głośniej krzyczy totalna opozycja o tym, że w Polsce rzekomo źle się dzieje, tym bardziej jest marginalizowana w sondażach.
No właśnie, ja bym jeszcze dodał do tego, że żeby ci prawda, politycy, działacze Platformy Nowoczesnej, obywateli RP, prawda, kodziarzy, uczcie się od Trumpa, prawda, jak szanować własną ojczyznę, prawda, własne tradycje, i to jest naprawdę wzorzec, a faktycznie ich poparcie właściwie wszystkich tych, o których wspomnieliśmy, topnieje, oni się dzielą, prawda, a prawica się łączy. No tak, prawica się łączy. Dzisiaj posłanka Siarkowska z Republikanów wraz z koleżanką, no, zasilają klub Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym powiedział tak, że no tutaj mamy, tu wchodzimy właściwie znowu w sferę fake newsu, prawda? Bo bez przerwy słyszymy, że rząd Beaty Szydło to za chwilę padnie. Tak. Już nie tylko... Pani Beata jest zmęczona, ma dość i jest wykorzystywana przez Jarosława Kaczyńskiego. Renata Kim to stwierdziła z czymś dziwnym w oczach, ale powiedziała tak rzeczywiście. No tak, Renata Kim to jest oddzielny przypadek, ale w... Oczywiście jest tak, że wróżą klęskę, koniec ugrupowaniu rządzącemu w ogóle tej, prawda, Zjednoczonej Prawicy, odwołują właśnie ministra Macierewicza, to co chwila, prawda, ministra Radziwiła, Waszczykowskiego, prawda, teraz Jurgiela, odwołują, a teraz odwołują nawet premier Beatę Szydło. Nie wydaje mi się to możliwe, bo rzeczywiście jest to lokomotywa rządu, tak, lokomotywa też PiSu, prawda, i byłby to strzał samobójczy. Kobieta do ciężkiej roboty, tak o niej mówią bliscy współpracownicy. Osoba, która jest niezwykle silna psychicznie, osoba, która wie, że ma administrować krajem najlepiej jak potrafi, nie bacząc na ataki, no, z różnych stron przecież. Na pewno ma do tego predyspozycję, a pamiętajmy, że była też do tego przygotowywana, prawda, różne szkolenia menedżerskie, prawda, które też bardzo tutaj pomogły. No i pamiętamy ją przede wszystkim z kampanii wyborczych, prawda, i Andrzeja Dudy, i później PiSu do parlamentu, no to w dużej mierze dzięki właśnie dzisiejszej premier te wybory podwójne zostały wygrane, ale właśnie, no, pani Siarkowska i Republikanie też są dowodem na to, że zamiast dezintegracji tego obozu mamy jednoczenie, prawda, i to jest kolejny dobry sygnał, no, wzmacniający, i pewnie te słupki wyborcze też znowu pójdą w górę, prawda? No, bo na razie są fantastyczne. Po takim czasie żadna ekipa nie miała takich notowań. No, w dzisiejszym wydaniu tygodnika Polityka czytałem, że to wszystko jest kupione za pieniądze publiczne i tak dalej. Tak jakby ten naród tych pieniędzy nie zarabiał, bo to zawsze była taka optyka, że ten naród to był od roboty, 12 godzin na kasie w Biedronce bądź też w kopalni, i ten naród był, brał pieniądze. Tak. A jak wyjadą na wakacje, to prawda, robią rozróby na plażach, tak, i piją. I nie daj Boże, przeszkodzą ci zwykli Polacy, ci Janusze, tak jak te Janusze, jak to była mowa, przeszkodzą jakiejś znanej aktorce w ćwiczeniu jogi w drogim hotelu. Ale do czego zmierzam? Cały czas się mówiło, że to Polacy są do roboty, a to elity przynoszą pieniądze. No tymczasem rozwój gospodarczy pokazuje coś zupełnie innego. To Polacy zarabiają na dobrobyt i Polacy zarabiają również na ten socjal, który otrzymują, prawda? A myślę, że to jest choć to oczywiście bardziej skomplikowane i szersze, tak? Głębszy problem socjologiczny, ale też mający przede wszystkim swoje korzenie za komuny, prawda, w czasach PRL-u, kiedy to te pseudoelity, trzeba podkreślić, prawda, sowieckie, były całkowicie oderwane od społeczeństwa. Tak. Nazywali siebie oczywiście partią robotniczą, chłopską. Jeszcze chłopską, a de facto po prostu byli złodziejami, prawda, polskiego majątku, a często jeszcze zbrodniarzami, i to niestety pozostało, prawda, przeszło przez okrągły stół. Pamiętamy słynne słowa profesora Bronisława Geremka, jak to gardził Polakami, prawda, że w ogóle powinno być nas chyba trochę mniej, prawda, niż już te zdania słyszeliśmy dużo wcześniej, kilkadziesiąt lat nawet wcześniej, że Polaków to zasadniczo ma być 17 milionów,
Rosjanowi mają harować dla niemieckiej machiny wojennej. Ale Cyrankiewicz, który odrąbywał ręce, prawda, no to jest podniesione na władzę ludową. Czyli całkowite oderwanie, prawda, od właśnie ludzi. Mówimy tu zahaczyliśmy po części o coś, o co chciałbym cię spytać, a mianowicie o coś, co my nazywamy, czy ja nazywam taką anatomią manipulacji, tak? Jednym z takich elementów manipulacji, która ma uderzyć w podstawy de facto państwa, to jest chociażby sprawa książki Tomasza Piątka o Antonim Macierewiczu, a właściwie to, co się wokół tej książki dzieje, bo książkę można traktować raczej w kategoriach humorystycznych niż w kategoriach dziennikarstwa śledczego, ale przedruki pojawiają się w polskich mediach. Natychmiast przerzucane są do mediów, o czym pisał ostatni numer tygodnika Sieci Polecam. Następnie są przerzucane na zachód, na zachodzie się pojawiają i wracają do Polski jako reakcje zagranicznych mediów. O co tu chodzi tak naprawdę? A jeśli chodzi o metodę, no to jest ulubiona metoda dzisiaj środowiska Gazety Wyborczej, prawda? Dzisiaj i od lat właściwie, a że dziennikarze właśnie tego tytułu, czy związani w obcych mediach, prawda, przedstawiają swoje poglądy i jest to potem cytowane, prawda, jako głos właśnie z zagranicy. Natomiast no książka Piątka, no to właśnie, tak jak pan redaktor, jak wskazałeś, prawda, wpisuje się w ten model niszczenia, oczywiście PiS-u, niszczenia rządu. Można tutaj cały wachlarz metod zastosować, napisać każdą bzdurę, potem to rozpowszechniać, podpierać się jakimiś pseudo, prawda, ekspertami, którzy będą mówić tak, Macierewicz był ruskim agentem, na pewno tak jest. Ja bym powiedział, może to jest inny trochę kaliber, ale podobnie przecież było z książką Grossa. Porównał książkę Piątka do książki Grossa, bo książka Grossa też pozostawiała wiele do życzenia, prawda? Jest po prostu manipulacją. No wzięto dwa zdania z IPN-u, resztę dobudowano. Tak, a zaistniała jako wielkie dzieło naukowe, prawda, tak, historyczne, cytowane i w kraju, za granicą. Także no musimy bardzo uważać na takie rzeczy. Ciężko jest walczyć, prawda, z tego typu literaturą i z tego typu postawą, no bo ta postawa ma założony cel. Po prostu to jest walka na działania na eksterminację, prawda? I chyba najlepiej w ogóle jak najmniej mówić, prawda, o Piątku i o tej książce, żeby też tego tak, nie reklamować. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście czasem za bardzo fokusujemy się na tym, co ten człowiek, co do którego kondycji też można mieć pewne wątpliwości, napisał, czy popełnił. Chciałbym jeszcze spytać o jedną ostatnią już kwestię. Wczoraj pojawiły się takie nieporozumienia na linii Jarosław Gowin, klub Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o reformę de facto polskiej nauki. Były to konsultacje, nie było z klubem? Trudno powiedzieć. Tu rzeczywiście mamy zupełnie dwa różne głosy. Pan minister Gowin twierdzi, że konsultował. Pan marszałek Terlecki twierdzi, że nie. Prawda? Jarosław Kaczyński ponoć miał uwagi, prawda, do tego projektu. Ja bym się tak umiarkowanie ciepło odniósł do tego, co zaproponował pan minister Gowin, bo rzeczywiście zmiana jest potrzebna. Może nawet przy też wprowadzeniu egzaminów, prawda, na studia, a przede wszystkim, jak mi się wydaje, zmierza to w kierunku po prostu dekomunizacji uczelni wyższych. Prawda? I oby, o to w tym wszystkim, to jest niezbędne. Oby tak się stało. Ta kwestia, którą poruszył pan na koniec, jest chyba najważniejsza, kwestia dekomunizacji, bo wszystko, czego dotykamy, zawsze jest pobrudzone tym czerwonym błotem. Dokładnie. I wymiar sprawiedliwości, i w szereg spraw społecznych, ale uczelnie to jest szalenie ważny punkt i o tym pamiętajmy, że tutaj trzeba zrobić porządek. Oby tak się stało. Drodzy państwo, naszym gościem był Tadeusz Płużański, szef publicystyki TVP Info. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.